smak.kujaw.pl, łazanki z sosem śliwkowym, kujawska potrawa regionalna. Przygotuję dzisiaj tradycyjną regionalną potrawę kujawską. Będą to łazanki z sosem śliwkowym. Jest to danie szczególnie ulubione przez małe dzieci. Moja niewielka kuzyneczka, która jest dosyć wybrednym smakoszem, bardzo lubi to danie, nazywa je pychotką i zawsze prosi o dokładkę. Do przygotowania tej potrawy będziemy potrzebowali 0,5 kg makaronu typu łazanki, to są o takie kwadraciki, 750 ml maślanki, my mamy maślankę luksusową produkowaną przez Kujawia, czyli firmę, która mieści się w Inowrocławiu, a zatem w regionie kujawskim. Będziemy potrzebowali do przyrządzenia sosu śliwkowego, oczywiście suszone śliwki, tutaj jest 200 gram. Dodamy też 5 deko rodzynek. Wzbogacimy nasze danie orzechami. Mamy orzechy laskowe, ale można także użyć orzechów włoskich bądź też migdałów. Będziemy potrzebowali jeszcze 2 łyżki cukru, a także łyżkę mąki. Przyprawimy nasze danie szczyptą cynamonu. Mamy tutaj cynamon produkowany przez Cykorię S.A. i szczypta soli kujawskiej. Zaczynam od pokrojenia śliwek. Kroję na 4 części. Śliwki mam pokrojone. Przesiekam teraz orzeszki. Kończę siekać orzechy. O, zobaczcie, one nie muszą być tak zbyt drobno przesiekane, no ale troszeczkę trzeba je pokroić. Do garnka wrzucam śliweczki. Dodaję rodzynki i zalewam odrobiną gorącej, gotującej się wody. Tyle wystarczy. Będę gotowała do momentu, aż owoce się rozgotują, puszczą sok i będą miękkie. Owoce nam się częściowo rozgotowały, a zatem dorzucam szczyptę soli, 2 łyżeczki cukru i dosłownie szczyptę cynamonu. Wszystko wymieszam. Ach, cynamon cudownie pachnie, śliweczki również. Przemieszam i wyłączam gaz. Oczywiście można zmiksować te owoce, ale ponieważ ja i moi bliscy lubimy taką wersję, gdzie są wyczuwalne kawałki owocu, więc ja miksować nie będę. Przemieszane i wyłączam gaz. Zabieram się za przygotowanie sosu śliwkowego. Masę śliwkową mam już gotową, a zatem do garnka przelewam najpierw 0,5 litra maślanki, doprowadzam do zagotowania, a pozostałe 250 ml mam tu odmierzone i do tej porcji wsypuję łyżkę mąki i dokładnie wymieszam maślankę z mąką i jak maślanka w garnku się zagotuje, wtedy dołożę zawartość tej szklanki. Starajcie się rozprowadzić dosyć dokładnie. Gotuję maślankę, oczywiście cały czas mieszam, żeby nie porobiły się grudki. Jak się zagotuje, dolewam mąkę rozprowadzaną w maślance. Maślanka się zagotowała, wlewam rozprowadzoną mąkę, oczywiście cały czas mieszam i zaraz przekładam masę śliwkową. Maślanka już nam zgęstniała, a zatem dokładam masę śliwkową i wszystko teraz dokładnie wymieszam. Będę tak gotowała około 2 minut. Sos śliwkowy mam już gotowy, a zatem wyłączam gaz i zabieram się za łazanki.
Makaron ugotowałam według przepisu na opakowaniu. Umieściłam w naczyniu żaroodpornym. Teraz wszystko polewam naszym pachnącym sosem. I będę zapiekała tak około 6-7 minut. Oczywiście wstawiam naczynie żaroodporne już do nagrzanego piekarnika do 180 stopni. Włączoną mam dolną i górną grzałkę. I wstawiam na środkową półeczkę. Posypię teraz jeszcze pokruszonymi orzeszkami. Mam tutaj taką sporą porcję, ale ponieważ lubimy orzeszki, więc to będzie w sam raz. Nasze tradycyjne regionalne danie jest już gotowe. Wyjęłam właśnie z pieca, rozchodzi się przepiękny zapach cynamonu, śliwek, jeszcze tylko odrobinę zielonego akcentu. Gorąco to danie polecam, tak jak powiedziałam, no, szczególnie ulubione jest przez dzieci, ale nie tylko, przez dorosłych również, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.